Spotkanie rodziców ósmoklasistów z władzami miasta, dyrektorami wszystkich jaworznickich liceów oraz przedstawicielami Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego zakończyło się niekorzystnie dla osób składających pismo sprzeciwiające się decyzji władz samorządowych dotyczącej usunięcia trzeciego przedmiotu rozszerzonego. Na spotkaniu z rodzicami 19 maja obecni byli radni wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Tadeuszem Kaczmarkiem, dyrektorzy liceów, pełnomocnik prezydenta miasta pan Tomasz Jewuła oraz naczelnik Wydziału Edukacji pani Irena Wojtanowicz-Stadler. Podczas spotkania nie zabrakło dużej grupy rodziców, którym zależy, aby ich dzieci, podobnie jak ich starsi o rok koledzy, mogli w zbliżającym się roku szkolnym wybrać trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym. Według nich takie rozwiązanie powinno wyrównać szanse podczas rekrutacji na wymarzone studia z uczniami liceów z sąsiednich miast, w których zdecydowano się na pozostawienie trzech przedmiotów rozszerzonych. Obecnym rodzicom na spotkaniu zależało na wypracowaniu kompromisu, który ich zdaniem mógłby wyrównać szanse podczas rekrutacji na studia, a także umożliwić wolność wyboru, aby ósmoklasiści mieli możliwość decydowania, podobnie jak w miastach ościennych, ile przedmiotów będą rozszerzać. Po spotkaniu zaangażowana kobieta, a także przedstawicielka rodziców, którzy podobnie jak ona nie zgadzają się z podjętą decyzją, wystosowała specjalne oświadczenie. Argumenty reprezentantów władz miasta przedstawione podczas spotkania nie przekonały nas do uznania uzasadnienia dla przyjętych rozwiązań, czyli do zabrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego z każdego przedmiotu programu edukacji publicznych liceum w Jaworznie. Jak nam przekazano, przyjęte ustalenia w zakresie rekrutacji leżą poza koniecznością przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych. Ponadto stosowne urzędowe procedury w przypadku rekrutacji ósmoklasistów do szkół średnich na rok 2022-2023 zostały zatwierdzone już w lutym i obecnie nie są do wzruszenia, ponieważ przepisy nie przewidują takiej możliwości. Obecnie czekamy na pisemną odpowiedź władz miasta. A ponieważ w przedmiotowej sprawie prezentowałam głos społeczny, głos rodziców, więc to od nich zależeć będzie, jakie rozwiązania podejmą dalej. W spotkaniu wzięli udział również rodzice, którzy popierają wprowadzone zmiany, uważając, że mniejsza ilość przedmiotów na poziomie rozszerzonym wpłynie pozytywnie na naukę dwóch pozostałych przedmiotów. Jak poinformował Urząd Miejski na swojej stronie internetowej, ustalenie ilości przedmiotów rozszerzonych w jaworznickich liceach było wynikiem rozmów pomiędzy dyrekcjami szkół i nauczycielami. Pozytywne opinie co do propozycji dwóch rozszerzeń w klasach licealnych wyraziły rady pedagogiczne, rady rodziców oraz samorządy szkolne. W trakcie spotkania udało się ustalić, że dni otwarte szkół ponadpodstawowych oraz miejskie targi edukacji będą organizowane we wcześniejszych terminach. Podczas spotkania przypomniano obowiązujące przepisy prawa oświatowego, a także fakt, że niezależnie od tego, czy w liceach są dwa czy trzy rozszerzenia, to i tak liczba godzin przeznaczonych na przedmioty na poziomie rozszerzonym nie ulegnie zmianie. Co więcej, każda ze szkół ponadpodstawowych w Jaworznie w terminie do 28 lutego bieżącego roku przedstawiła swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022-2023, uwzględniając w niej ilość przedmiotów rozszerzonych.